A propos Idy i Pawła Pawlikowskiego. To w lecie skończyliście zdjęcia do zimnej wojny? Do zimnej wojny skończyliśmy. Ja tam właściwie wcześniej skończyłam te zdjęcia. Mam niedużą rolę, ale ja lubię pracować z Pawłem, bardzo lubię ten jego świat. Praca z nim oczywiście jest specyficzna i trzeba się jej nauczyć. Paweł jest ze znanych mi reżyserów, no robi najwięcej dubli. Idzie, pamiętam, że wychodziłam z posterunku policji strasznie dużo razy, dlatego że koń się źle odwracał. Z tyłu tam stał koń. Jak się koń źle odwrócił, to my z Agatą Trzebuchowską wychodziłyśmy i wychodziłyśmy i wychodziłyśmy. I zawsze w ekipie robiło się zakłady, ile będzie ostatnich dubli. Bo zawsze Paweł mówi, to już ostatni. No tych ostatnich jest tak z 8. Ostatni. Tak. Ale wiadomo, co poeta miał na myśli, prawda? Bo wiadomo, precyzja w Idzie jest bardzo istotna. Precyzyjny. On pilnuje, żeby nie było żadnego gestu, żadnego skrzywienia twarzy, jakaś mimika niepotrzebna, absolutnie wszystko tnie. Borys się świetnie opowiadał, świetną anegdotę, jak poszedł pierwszy raz i mówi, Paweł Pawlikowski do mnie mówi, spójrz w górę. No to ja patrzę, mówi, za dużo. Mówi, kurczę, no to spojrzałem, tak. Nie, nie marszcz się. Mówi, o co chodzi? I się okazało, że po prostu trzeba spojrzeć u Pawła w górę tak. I to jest tyle. I też myślę, że to jest ciekawe, że Paweł każe nam zrezygnować z pewnych przyzwyczajeń. I dlatego ma się szansę na zobaczenie siebie w takiej innej odsłonie, innej roli, bo on nad tym technicznie po prostu pilnuje, że jak powie, spójrz na Tomka, no to naturalnie się robi tak, bo Tomek załóżmy tu siedzi. U Pawła się patrzy tak. Nic więcej.